podpisaliśmy nie tak dawno, podpisaliśmy porozumienia praktycznie, szanowni państwo, z każdym samorządem gminnym w sprawie realizacji dróg powiatowych. Każdy samorząd gminny podjął ten trud wspólnego właśnie składania wniosków do PROW-u, wspólnego składania wniosków na schetynówki, czy też do tych innych programów dostępnych, i podpisaliśmy te porozumienia w takim duchu, nie patrząc na zabarwienia te polityczne, nie patrząc na to, czy dany włodarz jest z PSL-u, czy z PiS-u, czy z jakichś innych jeszcze, czy z PZPR-u, jak to podpowiada pan wójt. Nie patrząc na wszelkiego rodzaju zabarwienia, czy też animozje, czy jakieś inne względy, dlatego że wszędzie są mieszkańcy, tak? Wszędzie, gdzie są ludzie, a my zostaliśmy wybrani przez naszych mieszkańców po to, żeby im służyć i nie patrzeć na te jakieś odgórne rozgrywki. Dlatego też staramy się to robić z takim naprawdę tylko uwzględnieniem potrzeb mieszkańców, i to jest nasz cel. Szanowni państwo, dzień jesienny, lecz jak miły, bo marzenia się spełniły. Mamy drogę asfaltową, szosę czarną, całkiem nową, Sidry do Słomianki. Można skokiem też prysnąć i naszymi władzami zabłysnąć. Pan starosta był tak miły, że nie szczędząc swojej siły, do tej sprawy się przyłożył, no i asfalt nam położył. Wojewodzie dodał skrzydeł, by zrachował coś z liczydeł. I dorzucił sumkę sporą, by dojechać znów na pola i rolnikom użyć w pracy. Oj, dziękować już jest za co, a skarbnikowi naszej gminy dziękujemy też za kasę, że na drogę honię łoży i mieszkańcom się przysłuży. Powiatowy radny przewodniczył śmiało, to wiadomo wszystkim, pracy miał niemało. Radni i sołtysi dzielnie się spisali, doglądali, pilnowali, no i są na fali. Brawo, moje wójcie! Ja dziękuję bardzo. Gratuluję wam tej drogi. Gratuluję, bo to jest prawie 3,5 kilometra pięknej drogi. Droga kojarzy się zawsze z komfortem podróżowania. Ale to również bezpieczeństwo. To są chodniki, jak widać. To są zatoki autobusowe. To są różnego rodzaju rozjazdy, skrzyżowania, czy też studzienki kanalizacyjne. I myślę, że ojców sukcesu jest wielu, ale trzeba też pogratulować i podziękować pracownikom w gminie i w starostwie, tym, którzy zajmują się drogami, którzy te projekty przygotowują, organizują przetargi, pilnują ich realizacji. Ale powiem też, chciałem pogratulować w ogóle i staroście, bo w ramach przebudowy Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2009-2015 to samo starostwo realizowało 8 zadań przebudowy dróg, łącznie 65 km, a dotacja z budżetu państwa sięgnęła ponad 14 milionów złotych. Ale oczywiście ta współpraca starostwa z gminami, bo w całym powiecie sokulskim wnioskowało nie tylko starostwo, ale również gminy. Łącznie w całym programie przebudowano 165 km, a dotacja z budżetu państwa wyniosła ponad 40 milionów, panie starosto. O czym ostatnio rozmawialiśmy. Nie jest to mało w porównaniu do innych powiatów. Także gratuluję wam tego i również jako wojewoda dziękuję, bo swoją pracą przyczyniacie się do tego, że te nasze województwo jest coraz piękniejsze. A czym piękniejsza jest Sidra, czym piękniejszy jest powiat sokulski, to i całe województwo pięknieje. Dziękuję wam bardzo. Jak pan wojewoda powiedział, że nazbieraliśmy razem z wójtami za te 6 lat 165 km, to mi się od razu na sercu jakby ktoś miodem polował, panie wojewoda. Dziękuję bardzo, że pan tak. Ale to nie jest moja zasługa, to jest zasługa, tak jak pan powiedział, wszystkich ludzi, czyli najwięcej to PZD się na tym napracowało, bo projekty to niestety oni przygotowywali, a my tylko podpisywaliśmy. Dziękuję bardzo wszystkim. I tym, którzy przedtem pracowali, i tym, którzy przyjęli po nas pałeczkę i chcą nadal kontynuować te inwestycje. Pan wojewoda tutaj parę tygodni temu zapowiedział, że też chce 165 km zrobić, czego mu serdecznie
życzymy, bo to będzie wszystko dla dobra naszego powiatu. Także dziękuję wszystkim wykonawcom, projektantom i wszystkim, którzy przyczynili się do tej nowej drogi. Dziękuję bardzo. Boże, Ty w żadnej części świata nie jesteś daleko od tych, którzy Tobie służą i ojcowską opieką otaczasz tych, którzy w Tobie pokładają nadzieję. Błogosław wszystkich, którzy będą przejeżdżali tą drogą. Swoją łaską uprzedzaj ich kroki, bądź z nimi w drodze. Broń ich od wszelkich przeciwności, aby osiągnęli to, czego pragną i szczęśliwie dotarli do wyznaczonego celu podróży przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kiedy tam wojska? Już. O, szemo!